Witam wszystkich serdecznie. Dziś chciałbym Wam przedstawić pilarkę ukosową firmy Hikoki model C8 FSHG. Ukośnicę Hikoki dostałem do testów wraz z innymi elektronarzędziami, które są mi pomocne przy budowie projektów, które jeżeli ktoś śledzi mój kanał, to mógł zaobserwować, gdzie budowałem huśtawkę, później domek dla dzieci i te narzędzia były mi pomocne. Na początek tarcza 216 mm, otwór mocowania Fi30, cięcie przy kącie 90 stopni, tak jak w tym momencie jest pilarka ustawiona, jest to 65 mm na 280 mm przy kącie 45 stopni, grubość materiału 65 mm, ale długość materiału, który nam przetnie, jest to 203 mm. Co ja mogę powiedzieć po kilku tygodniach pracy tą ukośnicą, gdzie cięła materiały miękkie i twarde. W filmie, gdzie robiłem siedzisko do huśtawki, jest jesion. Jak dobrze pamiętam, tam było coś koło 65 mm grubości i poradziła sobie bez niczego. Co mogę jeszcze dodać? Obroty to jest 5300 obrotów na minutę. Tu mamy zapadeczki. Na skali mamy predefiniowane kąty, które możemy jeszcze sobie ustawić i nam zapadka wchodzi. 45, 31,6, 22,5, 15, no i 0. Pochył tarczy, jest możliwość tylko pochylenia ją w lewą stronę i tu mamy 47 stopni, śrubeczka, którą ustawiamy, tu mamy nasz ogranicznik, powracamy i mamy pewność, że mamy kąt. Oczywiście w tym momencie kąt 90 stopni do ciętego materiału. Co mi się najbardziej spodobało, nie ma tu już żadnego pokrętła. Tu pod spodem mamy naszą blokadę. Do tego, jakbym chciał sobie ustawić kąt, który nie ma zapadki, przykładowo mamy 30 stopni i on nie ma zapadki. No i oczywiście zaraz nam przeskoczy, bo mamy 31,6. Ustawiamy 30. I tu mamy drugą wajchę. Blokada. I na pewno się nam nie przesunie. Jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem z tego rozwiązania zadowolony. Co mi się podoba w niej najbardziej, to to, że nie jak w każdej jednej ukośnicy większości mamy posuw i wszystko się nam wysuwa tam do tyłu, tylko mamy posuw z przodu. Więc aż tyle miejsca nie potrzebujemy. Oczywiście docisk dokręcamy. I następny element. Rozsuwany stoliczek. Do tego z blokadą. Blokuję, ustawiam wymiar. I dokładając materiał, mam powtarzalność cięcia, nie muszę, tak jak do tej pory przy mojej
przy ukośnicy, z której korzystam, musiałem przykładać jakąś kawałek listewki, ściski, kombinować, czy z lewej strony, czy z prawej strony mamy ogranicznik i możemy sobie ustalić wymiar. Ja wezmę, odstawię na razie kamerę, wezmę metrówkę i zobaczę, zmierzę właściwie ile może nam, jaki długi element możemy sobie zaznaczyć. 46 centymetrów. I 46 cm z jednej i z drugiej strony. Mamy blokadę głębokości cięcia. Ustawiamy głębokość, jaką chcemy wyciąć, i blokuje nam. No i robimy sobie jakieś wpuściki, wybieramy materiał na daną głębokość, ile tego materiału chcemy wybrać. Tradycyjnie pokrętło od pochyłu, dość duże, konkretne, łatwo go złapać i odkręcić i zmienić pochylenie tarczy. Worek na urobek też jest dość konkretny. No i tu od góry mamy włącznik lasera. Tu akurat ładnie go widać, ale pracowałem ukośnicą na zewnątrz, w słonku, więc musiałem ręką zasłaniać słoneczko, żeby go zobaczyć, no bo dość ładnie wtedy przygrzewało. Oczywiście mamy pokrętełko blokady posuwu po złożeniu. Mamy rączkę do przenoszenia. Jest w miarę wygodna, bo przenosiłem i nie powiem złego słowa. Jedyna rzecz, która jeszcze mnie zaciekawiła, jestem zadowolony, to ten gumowy kołnierzyk, który wyłapuje nam urobek i trafia tam daleko i do woreczka. Laser, już z tej strony będzie widać lepiej, nie jest oblepiony, a ciąłem w większości sosnę, więc widać, że troszkę oblepiona, ale nie jest tak oblepiona jak większość ukośnic właśnie bez takiego, można powiedzieć, kołnierzyka gumowego, który nam wyłapuje. Takie przekroje, jak tu widać, były cięte. Tu mamy mniejsze przekroje i tak wygląda element po cięciu. Jak dobrze pamiętam, to są klocki z cięcia, z wycinania zastrzałów. Jak można zauważyć, krawędź po wycięciu jest równa, gładka. Tu mam jeszcze taki element wycinany pod takim kątem. Oczywiście troszkę kombinacji było, żeby go wyciąć. Dlatego ten element został ze mną, bo no niestety ta strona mi nie wyszła. Jeżeli chodzi o wycięcie, można zauważyć. No niestety też się tak zdarzy, że wyszedł bubel. Z mojej winy oczywiście.
Moi drodzy, z mojej strony to wszystko. Ja się pochwaliłem, czym pracowałem przez ostatnie parę tygodni. Dla mnie rewelacja, ja jestem zadowolony. Troszkę będzie mi jej brakowało, no ale może kiedyś zbieram pieniążki sobie na taką. Albo może tej firmy, a większą. No ale nic. Ja się z wami żegnam, zachęcam do komentowania, lajkowania, podzielenia się opinią, na jakich sprzętach wy pracujecie, jakie wy posiadacie ukośnice. No i oczywiście zerknijcie na filmy z domku dla dzieci, gdzie ten sprzęt pracował, jak pracował, co ciął, i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!